a starość chciwa. I głos lirny odzywając się czasami płaczliwie. No teraz tak, że jakby jest... tak, płaczliwie. Myśl ta, że to jacyś ślepi śpiewacy być mogą, którzy czyny nasze śpiewać będą przy kościołach, w ojczyźnie. Niemało temu obrazowi dodawanemu. Niemało obrazowi przydała uroku. Nie, no bo to jest średnio wyszedł. Ale to żeby szybciej, nie? Ale żeby nie tak patetycznie też, nie? Nie, no nie patetycznie, tylko jakby nie, że dobrze to nam przeczytałeś, że jakby sens. A potem jest taki gest, wiesz, tam, że do tej kamery, że tak podchodzi i ten mówi... Bo tam na koniec może się zwolnić, nie? Po prostu, nie? Może się to zwolnić. No tak, tak, tak. Nie tak jak bardzo jak teraz. Dramat Zawiszy jest dramatem nieukończonym przez Słowackiego. Można mówić właściwie o fragmentach tekstu, czy o pomysłach na tekst o Zawiszy Czarnym. Badacze twórczości Słowackiego przez długi czas dochodzili, czy można mówić o jednym dramacie i kilku redakcjach tego dramatu, czy to były dwa albo trzy zupełnie różne dramaty. Miały z tego powstać zupełnie różne teksty. No, to właśnie, że jakby po to się zamknąć, właśnie nie tyle, żeby się złożyć w ofierze w tej kaplicy, tylko się, no to w takim razie się zamknę od tego świata. Znaczy niech tam ten świat się kończy, niech ten świat zginie, niech tam po prostu te komety, te spadające gwiazdy, niech to się wszystko tam rozpierdoli, a ja mogę sobie tutaj wyschnąć, jak wiesz, jak mumia się tutaj zasuszyć w tym zamku. Bo nie ma wartości wtedy, rozumiesz? Jeżeli jakby wartością, bo ona jakby mówi przeciwko temu, jeżeli wartością w tym świecie mężczyzn, znaczy jakby w tym świecie, w tej perspektywie, jeżeli wartością jest to, że umieramy za ojczyznę, bo taką mamy ambicję, to dla niej ten świat nie ma wartości po prostu. Teraz więc, panno, oto ja wyjadę, sam, z moim głupcem tylko i z mandułą, którzy mi staną za ludzi gromadę. A radbym, żeby serce twe poczuło, że jeśli w sercu ja mam jaką wadę, jeżeli się czymś wśród ludzi popsuło, to mi świat cały odda sprawiedliwość, że pewnie wadą tą nie jest fałszywość. Szczerze więc powiedz mi, co myślisz o mnie? Tobie ja nigdy nie myślę prawie. Choć ty mi w oczach tak stoisz przytomnie, że tobą zawsze oczy myśli bawię, a kiedy szaśniesz szatami koło mnie, to jestem jakby o dziecko w obawie. Radbym się twoim piastunem ogłosić, na ręce ciebie wziąć moje i nosić. W te ręce patrzę, na których tak skórę miecz swoim tarciem spalił i wyparzył, że są jak jaszczur. Bym cię w górę podniósł i mego ciężaru nie ważył. Owszem, był lekszy, mając tę naturę, która na świecie w ten czas, gdy potrzeba, w niebezpieczeństwach matki biorą z nieba. Boże nie. W tej naszej wersji Zawiszy Czarnego będziemy próbowali rozczytać ten tekst, znaczy te fragmenty tekstu, które zostały, które powstały. Gdzieś wyczyściliśmy ten tekst i doświetliliśmy właściwie pod kątem, przede wszystkim pod kątem tej relacji Zawiszy z Laurą, czyli właściwie takiego dziwnego dramatu miłosnego. Dziwnego, bo właściwie gdzieś rozgrywającego się w takiej sytuacji śmierci, zniszczenia, takiego poczucia jakiejś zbliżającej się katastrofy. Właściwie to jest dla nas najciekawsze, że z jednej strony mówi się o miłości, z drugiej strony za murami tego sanockiego zamku, gdzie właśnie Zawisza z Laurą, no powiedzmy, zakochują się w sobie, że za murami tego zamku panują wojny, właściwie jakieś otwarte groby, kurhany tatarskie, tureckie kurhany. Właściwie to nas interesuje, znaczy gdzieś zderzenie tej perspektywy śmierci, zniszczenia, katastrofy z takim dramatem jednostki zakochanej, gdzieś myślącej o założeniu domu, rodziny. Za moim listem, który
który odbierzesz, Zawisza tuż, przyjmij go i umiłuj, a nie pochlebiaj. Także gdy zobaczysz ubóstwo jego, niech nie widzi, że się zobaczyła, a gdy szaleństwo, niech nie wie, że wiesz. A gdy zostanie ślad stopy jego, ogroć płotem miejsce owo, gdzie stąpił ów fundament wielkiego człowieka, bo takiegośmy jeszcze nie mieli. Napij się ku niemu i ku sługom jego, z których jeden głupcem nazwany, podobno, że nie jest głupi, ale święty w krzywym ciele pokutujący dźwiganiem głowy za ciężkiej na ramiona. Drugi zaś Turczyn, niekoniecznie potępiony. Rób wszystko, co chcesz, a jak wszystko, co dobrze zrobisz, pochwalę, a co źle zrobisz na prawie, na breczki mojej przywiązany ojciec starosta Sanocy. Zostań więc i ma, ile ci się podoba. Czeka na mnie cesarz Zygmunt. Bardzo mnie tatarstwo niepokoi. Niepotrzebnie, bo to nie jest najazd, ale tylko od tak włócęgi pokazują się w stepie i niszczą nędzny lud i niewierny. Dlaczegoż ty do usług używasz niewiernego człowieka? Jak to? Gdzież jest przy mnie zdrada? Giermek twój jest z muzułmanów. Gdybyś była panno na miejscu moim, wzięłabyś go sama do usług.